Po długim okresie rozpisywania przetargów, następnie wyłaniania zwycięzcy, doszło w końcu do podpisania umowy na świadczenie usług komunikacyjnych w Wałbrzychu na okres kolejnych 10 lat pomiędzy gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym. Nastąpi wymiana, chcielibyśmy, żebyśmy współpracowali, żeby miasto Wałbrzych było zadowolone z naszych pomysłów, że żeby to było. Tak jest, myślę, że proszę tam. Dziękuję bardzo. Ja naprawdę życzę sukcesu na nim, a wasz sukces również na nim. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni takim zainteresowaniem, bo 20 lat tą komunikację robimy, na Śląsku, głównie w rejonie Katowic, ale nigdy z takim zainteresowaniem się nie spotkaliśmy. Według zapowiedzi przedstawicieli konsorcjum nie jest to dla nich bardzo duże przedsięwzięcie, dlatego też nie przewidują związanych z tym problemów. Usługi komunikacyjne, jakie świadczymy, rocznie jest to prawie 20 milionów wozokilometrów wykonywanych. Przy porównaniu to zadanie, które realizujemy w Wałbrzychu, jest na poziomie 4 milionów wozokilometrów. Więc to jest dowód na to, że nasze doświadczenie łączne, a nawet indywidualne pozwala w pełni na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Proszę pamiętać, że każdy z nas, uczestników tego konsorcjum, musi zakupić około 6 pojazdów. Pozostałe są pojazdami prezydenckimi. W związku z tym z punktu widzenia wielkości tego zadania, przypadającego na każdego z nas, nie jest to ogromne przedsięwzięcie. Ono jest ogromnym, jeśli sobie zdamy sprawę, że w przeciągu jednego miesiąca musimy tu zbudować przedsiębiorstwo. To jest zadanie. Więc większym zadaniem jest organizacja tego przedsiębiorstwa, aniżeli samo potem realizowanie zadań. Bogusław Rogiński potwierdza, że zanim doszło do podpisania umowy, analizowana była przede wszystkim cena, jaką zaoferowało Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Również wysłana została specjalna delegacja na Górny Śląsk, która miała za zadanie sprawdzić wiarygodność oferenta. Przede wszystkim cena, ponieważ był to przetarg unijny, że firmy, które spełniły kryteria oceny technicznej, w ostatecznym rozrachunku decydowała cena. Natomiast bardzo dokładnie sprawdzaliśmy tą ofertę, jak również pracownicy zostali wysłani na teren działania tej firmy, żeby zobaczyć, jak na miejscu, czy oferta zawiera rzeczywiste dokumenty, czy może na przykład niekoniecznie rzeczywiste. I muszę powiedzieć, że z dużym optymizmem patrzę w przyszłość, ponieważ sam widok tych baz firm, sprzętu, jakim dysponują, czystości autobusów, które tam na miejscu mogliśmy obejrzeć, świadczy o tym, że wybraliśmy dobrze. Już jest wiadome, że w wałbrzyskiej komunikacji miejskiej zajdzie dużo zmian. Pierwsze widoczne mają być związane z rozkładami jazdy. Generalnie będzie zmiana polegała na tym, że na tych w tych częściach miasta Wałbrzycha, gdzie jest zapotrzebowanie największe, będą autobusy jeździły częściej, natomiast rzadziej będą jeździły tam, gdzie nie ma pasażerów. Jest to wynikiem takich dwóch dokumentów, więc najpierw badania potoku pasażerów, później plan transportowy, doświadczenia MZUK-u, nasze doświadczenia i w sumie powstał nowy rozkład jazdy. Takim, no myślę, że znaczącą zmianą będzie połączenie Podzamcza, połączenie Podzamcza z tutaj z ZUS-em. Powiedzmy, będzie przedłużona linia i będą tutaj dojeżdżały do placu na rozdrożu autobusy, które jak gdyby zbliżą centrum z sypialniami, o tak bym powiedział. Nie jest jeszcze jasna sytuacja zajezdni autobusowej. Prowadzone są rozmowy i jak dotąd najpoważniejszą kandydaturą jest obecna zajezdnia przy ulicy Ludowej. Mimo to nie
nie jest to pewne miejsce, ale żadna ze stron nie chce póki co zdradzić lokalizacji przyszłej zajezdni. Z tego co wiem, to są zaawansowane rozmowy na temat zajezdni na Ludowej, ale myślę, że to przedstawiciele konsorcjum lepiej na ten temat odpowiedzą. Dobra lokalizacja jest na pewno teren obecnej bazy, aczkolwiek no, inne miejsca też są rozważane. Brane są pod uwagę. Trudno powiedzieć, na pewno to będzie miejsce w Wałbrzychu, w mieście, nie poza. Ze względu na dojazdy do przystanku początkowych i tak dalej, to te miejsce, no, czym bliżej centrum, tym bardziej nas to będzie odpowiadać. Obecny przewoźnik, którym jest Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, będzie realizować przewozy komunikacyjne do 28 grudnia 2012 roku. Następnie obowiązki te przejmie Śląskie Konsorcjum Autobusowe na kolejne 10 lat.